poseł PiS twierdzi, że plan wystawienia Donalda Tuska jako lidera opozycji w wyborach do Parlamentu Europejskiego jest kompletnie chybionym pomysłem. W opinii Dominika Tarczyńskiego wybór przewodniczącego Rady Europejskiej byłby dowodem słabości PO i Nowoczesnej. Dominik Tarczyński nie wierzy w triumfalny powrót Tuska do polskiej polityki. EAST News, FOT. Stefan Maszewski zapytany przez portal wpolityce.pl o ewentualną kandydaturę Tuska. Poseł PiS wybucha śmiechem. Tarczyński uważa, że Polacy po raz kolejny nie nabiorą się na obietnicę złotego chłopca opozycji, jak nazywa byłego premiera. Niedługo będą sprzedawać lody z podobizną Donalda Tuska. Opozycja uważa, że były premier jest nadal złotym chłopcem, który w 2010 roku mógł okłamać całą Polskę i nadal będzie opowiadał nierealne rzeczy. Nie jest już towarem, który może komukolwiek zaimponować. Jest towarem przeterminowanym. Naprawdę na nikim Donald Tusk już nie robi wrażenia. Wręcz przeciwnie. W mojej ocenie może być tylko obciążeniem, twierdzi. Tarczyński podkreśla, że Polacy są bogatsi o wiedzę, której nie mieli jeszcze kilka lat temu i na pewno nie poprą obozu politycznego, którego twarzą będzie Donald Tusk. Dodaje jednak, że opozycja jest skazana na Tuska, gdyż po prostu nie ma lepszego kandydata. Zobacz także, Adam, szczerze ci powiem. To jest bardzo możliwe. Kamiński o Tusku więzieniu, tam są sami wizerunkowi i polityczni nieudacznicy. Trzaskowski jako kandydat na prezydenta Warszawy jest katastrofą. Jeżeli tak dalej pójdzie, Bronisław Komorowski będzie przy nim geniuszem. Okazuje się, że na 5 miesięcy przed wyborami Trzaskowski, który był krakowskim intelektualistą, ocenia. Sondaże przyznają rację Tarczyńskiemu, ale tylko połowicznie. Jak wynika z badania przeprowadzonego przez Polster dla Superekspresu, Polacy uważają Tuska za najlepszego lidera dla opozycji. Wydaje się jednak, że poseł PiS nie docenia byłego premiera. Respondenci, którzy wzięli udział w sondażu Ibris dla Onetu, uznali bowiem, że Donald Tusk jest drugim najbardziej godnym zaufania polskim politykiem. Lepszy wynik uzyskał tylko Andrzej Duda. Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejasie.wp.pl.